zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jest sytuacja, jest wojna rosyjsko-ukraińska, daleko poza Ameryką, no ale w Ameryce w samej sobie jest wojna amerykańsko-amerykańska. Jest wojna pomiędzy tęczowymi komunistami a Ameryką, no oraz można powiedzieć zielonymi komunistami i Ameryką. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, tęczowi komuniści atakują w zasadzie kobiety. W zasadzie kobiety, no teraz to widać na przykładzie sportów. Sporty kobiece, można powiedzieć, są praktycznie eliminowane. Kobiety urodzone biologicznie kobietami w najbliższym czasie przypuszczalnie nie będzie zawodniczek. Będą zawodniczki, które w przeszłości były zawodnikami. No i wszystkie naturalne kobiety, biologiczne kobiety, czyli niższe, słabsze, będą przegrywały. Także to jest jedna wojna amerykańsko-amerykańska. Tęczowi komuniści niszczą Amerykę. No a druga wojna to jest zieloni komuniści. Zieloni komuniści, czyli środowiskowcy, zabijają Amerykę, no bo chcą zniszczyć ekonomię, chcą zniszczyć wszystkie te energię kopalnianą. I to wszystko w imię poprawy środowiska, poprawy klimatu i tak dalej, i tak dalej. No tyle tylko, że jaka jest cena? No cena jest taka, że obniża się standard życia ludzi ogólnie, no i obniża się standard pewnych grup społecznych, czyli ludzie, którzy pracowali, czy mogliby pracować, po prostu nie zarabiają. Jeżeli nie wydobywają oleju, jeżeli go nie przepuszczają przez rurociągi, jeżeli nie sprzedają na stacji benzynowej i tak dalej, no to to wszystko wpływa na amerykańską ekonomię. Komisja w Ameryce zrobiło się, w zasadzie w Ameryce, no to biurokracja osiąga szczyty. Kongres powinien decydować prawa na ziemi amerykańskiej, no ale niestety dużo rzeczy, dużo przepisów, dużo różnych rozporządzeń przeszło w ręce najróżniejszych komisji regulujących. No, kongres daje uprawnienia komisjom, tyle tylko, że komisje bardzo się rozbestwiły. Jest Federalna Komisja Regulująca Energię. No i w zeszłym tygodniu właśnie, no, dwa tygodnie temu chyba odpuścili to, co ustanowili z pół roku temu, a miała być to nowa polityka, czy nowe przepisy, regulacje na temat rurociągów. O co chodziło? No, chodziło o to, że te naturalne rurociągi, szczególnie gazu naturalnego, miały przepuszczać czy przepływać w nim gaz z północy na południe, powiedzmy z zachodu na wschód, no bo jeżeli gaz jest potrzebowany w Europie, no to te wszystkie porty potrzebne są właśnie na wschodnim wybrzeżu. Na całe nieszczęście całe wybrzeże to jest socjalistyczne. To jest oszołomienie tym lewactwem, oszołomienie tym środowiskiem. Nowy Jork, Waszyngton, całe te wschodnie wybrzeże, no to są demokraci. Demokraci to są socjaliści. Socjaliści to są środowiskowcy. Tam we wszystkich tych stanach jest system jednopartyjny. W Nowym Jorku była elektrownia atomowa. Elektrownię atomową zamknięto. W Nowym Jorku były rurociągi oleju. Rurociągi też pozamykano. No i później wszyscy się dziwią, dlaczego energia jest droga, dlaczego benzyna jest droga. Wszyscy drapią się po głowie. No ale debile nie zdają sobie sprawy, że po prostu wolny rynek to jest wolny rynek. Konkurencja to jest konkurencja. Inwestycja
to prawo popytu i podaży, no to wszystko działa, tyle tylko, że komuniści są zdziwieni, oni zawsze są zdziwieni, zawsze zabraknie tego piasku na Saharze, są zdziwieni, zawsze zabraknie amerykańskiej ropy przez ich regulacje i przepisy i też są zdziwieni. No i ta komisja odwróciła decyzję, głosowali 3-2, żeby w zasadzie poprawić te regulacje, co jest potrzebne, żeby zaaprobować gazociągi, żeby to wszystko mogło być doprowadzone do portów tych eksportowych. Ta komisja przez prawo nadane przez kongres, no to ma zdecydować, ma wydać certyfikat, czy całe te projekty są w interesie publicznym. No, brzmi bardzo dobrze, interes publiczny, czyli tania energia, tak? No i jest odpowiedzialna za to, żeby powiedzieć, że nie ma poważnego wpływu na środowisko. No ale Demokraci dołożyli do tego sami siebie, no pośrednio sami siebie, jaki jest wpływ na efekt cieplarniany. I ta analiza tych rurociągów, budowania tych gazociągów, rurociągów, to było dodane ta analiza. No i wtedy to wszystko komplikuje. Nie ma jakichś takich odpowiedników, nie ma tablic. To wszystko jest bardzo subiektywne, co jest dobre, co nie jest dobre, no bo wszystko, każdy jakiś próg można powiedzieć, że jest niedobry. No i oni tłumaczyli, że to wszystko jest zrobione przez to, że sąd nakazał. Cała ta emisja, cały problem z tym środowiskiem to jest to, że nie bierze się pod uwagę przy energii, ile tej energii jest zużywanej, zanim na przykład energia dojdzie do tego rurociągu czy gazociągu, no i później co się dzieje z tą energią, jak ona opuszcza ten rurociąg. Także to nie ma całościowego. No to taki sam debilizm jest właśnie z COVID-em. W Ameryce też nie prowadzili jakichś dobrych badań i podtrzymują się badaniami z Izraela. No i tutaj komuniści zieloni, no to właśnie krzyczą, że jak będą rurociągi, to ludzie będą więcej kupowali, jak będą więcej kupowali, to będą więcej zużywali, jak będą więcej zużywali, no to będzie więcej szło do nieba, tak? No ale to chyba dobrze, no to lepiej, żeby ludzie zużywali, jeździli samochodem, niż mają siedzieć w domu, czy chodzić na piechotę, czy rowerem i nie być tak efektywnym. No, zieloni komuniści mówią, że to właśnie, jeżeli jest przepływ, no to będzie środowisko zagrożone, bo będzie więcej emisji, będzie więcej tego zatrucia. No i taki jest ich punkt widzenia. No niestety ich taki jest punkt widzenia. Nie wiem, czy by chcieli wrócić do dorożek i koni i tego rodzaju transportu, albo żeby nikt się nie ruszył dalej niż 30 kilometrów od miejsca urodzenia, no tak jak to było w średniowieczu. Oczywiście, że rury no, wspomagają, czy zachęcają do zużycia, no ale te rury, no to jest dostęp. Dostęp, no to jest niższa cena. Jak jest niższa cena, no to wszyscy powinni być zadowoleni. No i to jest obywatel amerykański, to jest w jego interesie, w zasadzie z przepisów, no to większość tych komisji, nie komisji, kongres, no to ma robić to, żeby było łatwiej, a co to znaczy łatwiej żyć?
żyć, tak? No a łatwiej żyć, no to musi być taniej, a żeby było taniej, no to muszą być mniejsze podatki, muszą być mniejsze możliwości. To się wszystko sprowadza do wolności osobistej nawet, tak? Jeżeli człowiek nie jest ograniczony, no to jego firmy nie są ograniczone, co całe społeczeństwo nie jest ograniczone. No i wtedy można konkurować, można produkować, można robić. Apalachy mają sporo. Apalachy, no to takie Śląsk, można powiedzieć, jest. To są góry na wschodnim wybrzeżu, które w zasadzie, jak były kolonie angielskie, no to jak jest Atlantyk, jak patrzycie na wschodnie wybrzeże, to jest Atlantyk, to te 13 kolonii amerykańskich, no to były Apalachy. Apalachy tak ograniczały to, także przez kolonie angielskie tam nikt za te Apalachy nie przychodził. No poza tym to była Luizjana, tak zwana Luizjana, no bo Luizjana była króla Luisa, także to od Kanady szło na dół. No Ameryka odkupiła tą Luizjanę, ale w tych Apalachach, Kentucky między innymi, no to tam jest dużo źródeł naturalnych. No i to wszystko źródła naturalne, te oleje, gazy, no to musi być olej, no to może być transportowany czy pociągami, czy cysternami na ciężarówkach, no ale naturalny gaz to już nie tak za bardzo. To Stany Zjednoczone też mogłyby wysyłać więcej tego płynnego gazu do Europy, no ale bez tych portów nie da rady. Bez portów nie da rady, także to wszystko trzeba zrobić. No i to w zasadzie był podarunek, to jest podarunek dla Władimira Putina, tak. Władimir Putin, on trzyma za jaja Niemcy. Niemcy do tej pory niby są przeciwko Rosji, no ale są tak uzależnieni od gazu, że 30-40% tej energii kupują ciągle od Rosji, tak? Także Ukraina jest na przegranej pozycji z tego względu, że Niemcy nie będą walczyły, czy Europa nie będzie walczyła z Ruskimi. No, Ruscy uzbroili w zasadzie olej, tak? Ropa została uzbrojona, gaz został uzbrojony i jest używany jako broń przeciwko Europie. No i to pokazuje, o co jest cała ta gra. Ci demokratyczni, socjalistyczni, komunistyczni, zieloni komisarze w tej komisji, no to chyba to byli jak zwykle zaskoczeni, tak? No ale dostali kopa w tyłek i się zorientowali, że po prostu energia, no to jest poważna sprawa. No, socjalistyczni, zieloni komuniści również byli zaskoczeni przez to, co kongres, jak reagował kongres. No, szczególnie Joe Manchin. Joe Manchin, no, to jest demokrata, ale nie jest socjalistą. On jest taki normalny demokrata. On się przeciwstawiał tym trylionom, które Biden chciał wydawać i tego rodzaju rzeczy. West Virginia, no to też są te właśnie Apalachy. To jeden z senatorów, no to opieprzył komisarza właśnie z tej komisji, też demokratę, za to, że komisja posłuchała trochę wyroku, czy tam opinii sądu, no ale zrobili dwa razy więcej niż sąd w sumie opisał, czy powiedział, że to jest prawne. No i to doprowadza do tego, że coraz więcej kompanii, instytucji czy przemysłu energetycznego jest zamykane. No, na dzień dzisiejszy Czerwony Dom Bidena, no to wypowiedział wojnę właśnie amerykańskiej energii.
przewodniczący komisji wtedy właśnie powiedział, że teraz mają jakiś taki wstęp i zwracają się o to, żeby były opinia publiczna jest poproszona o zdanie. Także całe te zamieszanie, no nieźle płatni ci wszyscy ludzie, no to mają płacone spore pieniądze za to, za co, co robią. No ale teraz ludzie, no na pewno akcjonariusze firm, politycy, wszyscy z całego narodu amerykańskiego będą mieli szansę się wypowiedzieć. No wycofali się, tak? Wycofali się gamonie, no bo myśleli, że są mądrzejsi niż wszyscy inni. No ale teraz najwyższy czas jest to, żeby normalni zaczęli decydować, tak? Także zdrowia na normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy chcą, żeby ludzie zarabiali. Głosujcie na tych, którzy chcą, żeby cena benzyny była niższa. Głosujcie na tych, którzy chcą, żeby Amerykanie żyli normalnie, żeby żyło się łatwiej, żeby się żyło przyjemniej. Nie głosujcie na obłąkanych lewaków. Lewacy, no to mają jakieś te swoje mrzonki, mają jakieś takie swoje widzimisię, reprezentują w sumie 2, 3, 5% społeczeństwa, no ale krzyczą za 50%. No i to jest problem taki, że krzyczą za 50%, no i te oni będąc 5%, te 45% do nich dołącza i głosuje. Tak, także to jest właśnie to, co się dzieje. Grupa obłąkanych po prostu ciągnie za sobą w miarę normalnych ludzi. No bo wśród demokratów też są normalni ludzie. No. Też nie chcą płacić ciężkich pieniędzy w sklepie, nie chcą płacić ciężkich pieniędzy na stacji benzynowej. Wszyscy normalni rozumieją, że Sahara 10 milionów lat temu, no to była dżungla, tak? I stamtąd jest ta ropa. Wszyscy normalni rozumieją, że Grenlandia, no to też były, to była w zasadzie Amazonka, dżungla amazońska, to były nieprawdopodobne ilości drzew, flora i fauna i tak dalej, no ale, ale niestety obłęd lewactwa polega na tym, że oni widzą tylko 3 dni, oni widzą tylko przedwczoraj, no i oni widzą tylko pojutrze, to jest 6 dni lewactwa, to jest w ten sposób. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no mam nadzieję, że dzień w dzień zastanawiacie się ciężko nad tym, dlaczego głosowaliście na socjalistów. No, mam nadzieję, że po tym filmiku znowu będziecie się zastanawiali, dlaczego głosowaliście na socjalistów. Zdrowia dla normalnych.